ze świętej pamięci księdzem Tadeuszem jesteśmy na Eucharystii, to znaczy na dziękczynieniu. Dziękujemy Panu Bogu za 88 lat Jego życia, za 64 lata kapłaństwa. W czasie swej posługi kapłańskiej był wikariuszem w 8 parafiach, z tego 5 w Łodzi, poza Łodzią Sulejów Strońsko i Fara Piotrkowska. A potem przez 17 lat był proboszczem w 2 miejscach, najpierw w Witowie, a potem 9 lat w Zgierzu, w parafii Chrystusa Króla. Łączył też z tą pracą inne obowiązki. Był duszpasterzem akademickim, był też ojcem duchownym w dekanacie sulejowskim. Przeglądając dzisiaj jego teczkę, znalazłem takie 2 dokumenty, które mnie uderzyły. Pierwszy jest z roku 1970. To wtedy jeszcze był młodym człowiekiem, miał 36 lat i prosił biskupa, by mógł pojechać na miesiąc do Włoch. A motyw był taki: celem zapoznania się z posoborową odnową liturgiczną. O, bardzo piękne, myślę, że znowu nie aż tak powszechne. Chciał być w tym, czym żył Kościół, chciał się uczyć sprawowania liturgii, no, w tym duchu, który w szczególny sposób prowadził Kościół przez Sobór Watykański II. I drugie pismo to jest zaświadczenie o odbytych rekolekcjach. Takich oczywiście ma wiele w swojej teczce, ale to jest dość szczególne, ponieważ ono jest wydane przez Ośrodek Neokatechumenalny w Lublinie i jest świadectwem odbycia rekolekcji właśnie współorganizowanych przez Drogę Neokatechumenalną niedaleko Madrytu. Więc wybrał się do Hiszpanii na rekolekcje kapłańskie, ale właśnie organizowane przez Drogę. Dlaczego? No bo w Zgierzu Chrystusa Króla, o czym wiecie lepiej niż ja, wtedy były 2 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej i on, proboszcz w tym miejscu, miał głębokie przekonanie, że musi się tej drogi też nauczyć i że nie może być kimś, kto jest na zewnątrz, tylko powinien być z tymi ludźmi, którzy są we wspólnotach neokatechumenalnych. To jest niezwykle piękne, bo on miał wtedy już 71 lat. To zwykle ludzie mówią, że to nie jest czas na to, żeby się znowu czegoś od nowa zupełnie uczyć. A on miał w sobie taką najwyraźniej pasję, która wynikała z tego, że chciał być pasterzem dla swoich wiernych. Myślę, te 2 dokumenty jakoś go pokazują jako człowieka, któremu nie wystarczała takie przeciętne, zwyczajne duszpasterstwo, ale szukał też w nim jakichś nowych inspiracji i działań. Dziękujemy Panu Bogu za niego. Ostatnie 7 lat życia spędził tutaj, w domu księży emerytów. Stąd też właśnie w tym kościele sprawujemy dzisiaj Eucharystię, w której jako łódzkie prezbiterium go żegnamy. Jutro będzie pochowany w Kaliszu, gdzie się urodził, skąd pochodził.